Jej twarz rozjaśniał często przemiły uśmiech, który wydobywa się także, gdy patrzymy na to zdjęcie. Miała ciemne, pełne dobroci oczy. Koleżanki lgnęły do niej, bo miała w sobie coś matczynego. Umiała pocieszać, doradzać. Księże biskupie, jak to jest być biskupem ordynariuszem diecezji, która jest nazywana Ziemią Świętych i Błogosławionych? Szlachectwo zobowiązuje, wypada być świętym i nie tylko biskupowi, ale całej wspólnocie, a wszyscy mamy tą drogę otwartą. Owszem, postaci, które zostały wyniesione, czy będą wyniesione na ołtarze w sposób heroiczny, realizują Ewangelię w swoich czasach. W przypadku służebnicy Bożej Stefanii Łąckiej były czasy bardzo, bardzo trudne, ale jeszcze trzeba wziąć pod uwagę okres przedwojenny, kiedy tak jak wyprowadziła działalność medialną jako redaktorka naszej sprawy i także periodyku dla dzieci, a wszystko wypływało z głębokiej miłości do Boga i do drugiego człowieka. Obóz koncentracyjny jest weryfikacją oczywiście, tam już nie ma żartów, tam albo się idzie w kierunku poddania bez nadziei, albo ujawnia się wielkość człowieka, heroizm, poświęcenie i właśnie Stefania Łącka, można powiedzieć tak, wszyscy święci błogosławieni okresu II wojny światowej przez wcześniejsze przygotowanie duchowe mogli wznieść się na wyżyny świętości w tych trudnych, nieludzkich czasach. Wydarzenie, które dziś przeżywamy, ma wymiar historyczny. Dla naszej tarnowskiej diecezji ufamy, dla całego Kościoła. Bowiem po zaciągnięciu opinii Konferencji Episkopatu Polski i otrzymaniu zgody watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych możemy otworzyć proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny służebnicy Bożej Stefanii Łąckiej. Kiedy patrzymy na koleje życia Stefanii Łąckiej, na jej ogromny dorobek życiowy, pomimo zaledwie 33 przeżytych lat, to nie sposób wejść w stan pewnego zdziwienia. Tak niezwykle piękna w swoim człowieczeństwie, prostocie, tak nadzwyczajnie ujmująca głębią swojej wiary, bogactwem życia duchowego i heroiczną miłością. Piękno człowieczeństwa Stefanii Łąckiej karmiło się głębokim życiem duchowym i z niego też wyrastało. Odznaczała się wielkim kultem eucharystii. Starały się codziennie uczestniczyć w mszy świętej. Można ją było spotkać tutaj w katedrze tarnowskiej, zatopioną w modlitwie w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Ulubionym miejscem był krzyż. W tejże kaplicy widzimy go. Tutaj klęczała przy ukrzyżowanym, zmęczona pracą albo szukając nowych sił, pokoju wewnętrznego i światła. Jej modlitwa nabierała wymiarów kontemplacyjnych. Heroiczna miłość Stefanii realizowała nawet chrystusowy nakaz miłości nieprzyjaciół, bardzo trudny nakaz. Nie złorzeczyła i nigdy nie wyrażała się z nienawiścią o tych, którzy byli winni okrutnej, obozowej doby. Modląc się dziś o dar beatyfikacji służebnicy Bożej Stefanii Łąckiej, ożywiajmy w sobie pragnienia podążania drogą świętości. Ważne jest, byśmy potrafili się zachwycić postaciami świętych i błogosławionych, a także osób, które zmarły w opinii świętości. Trzeba nam ciągle szukać dobrych, pięknych, budujących wzorców i do nich przyrównywać własne życie. Prośmy Pana Boga przez orędownictwo Najświętszej Maryi Panny w tajemnicy narodzenia, abyśmy sami mogli kiedyś dołączyć do rodziny świętych i błogosławionych w niebie.
Wszak jak uczył papież Benedykt XVI, jeśli ten czy tamten mógł dojść do świętości, to dlaczego nie ja, tak bardzo obdarowany przez Boga? Oczywiście o świętości i wyniesieniu na chwałę ołtarzy decyduje nie tylko wycinkowa część naszej wiary, ale cała i to zintegrowana. I wtedy spełniamy imperatyw Boży zawarty w Księdze Kapłańskiej, który brzmi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty.